Siemaneczko panowie i panie, 17:20, u mnie jest karmienie, cały dzień nie dostawały jeść, kąpiel było, pocztowe tylko puszczałem, kąpiel była tu i tu, tu widzę, że jedna pocztowa weszła i puszczamy za chwilę mojego Budapeszta, rok u Henia siedział i tego murzyna, mam jeszcze jakiegoś obcego murzyna, też go puszczamy. Tą pocztową tylko muszę, bo pocztowę puszczałem, pocztową muszę wrzucić, bo tu wlazła. Zobaczcie, jakie głomodory głodne. Za czym się najedzą, niech sobie jeszcze troszkę pojedzą. Dopiero im sypnąłem, cały dzień nie dostały. Ja tutaj coś działam, ale idzie ciężko, panowie. Samemu to idzie ciężko. Tu już zrobiłem, zamknąłem to. Tu dałem listwy. Nie widać, bo to siatka jest, widzicie? Czekajcie. Zamknąłem to. I to teraz przyjdzie. Nie będzie tego widać. Tylko nie wiem, jak to założyć, panowie. To jest tragedia. Powiem wam, że jest tragedia. Czekajcie. Nie wiem, jak to założyć. To założyłem tak. I tego nie będzie widać. Widzicie? Tu założymy tak. Nie będzie sobie tu do końca. Druga rynna przyjdzie w rynnę, ale to ja nie wiem, o co tu chodzi. Ta deska chyba nie będzie potrzebna. Tu dam listwę lepiej, cienką jakąś. Bo tu mi nie będzie to pasowało. Dobra. Nie wiem już o co chodzi. Niepotrzebnie tą deskę pocięłem. Listwę dam. A ta pierwsza musi być, bo tu. A tu dam listwy takie. Dzięki. Ta pierwsza musi być, bo tu jest złączenie zrobione, zobaczcie. Widzicie, połączyłem to. A tu wsunę tą pod to. Dodam paski takie w takim razie, kupię listwy takie cienkie i pomaluję. Cięższe w ogóle, takie cieniutkie. Dobra, pauzujemy i zaraz jest 17:20. Zaraz gonimy towarzystwo. Pokażemy, jak chodzą. Wszystko karmione jest. Zobaczcie, jakie grzeczne. Cichutko. Kaczki też. Kaczki już nauczyłem. Jeszcze niech sobie pojedzą. Łapiemy tą pocztową. Pocztowa złapana. Ile gówna tam jest. Dzisiaj latały. Muszę tu pesy pościągać. Niektóre ładnie pobieżały. Dobre. Dobra, to rura z nimi, nie? Nie ma co.
Gdzie to, o, ten Budapeszt tu jest. Tam jest. O, tutaj. Dobra, lecimy. Idę po jakoś kija. Czekajcie, tam pauza i rura. Dwa świeże, jeden mój. Widzicie? A, żeby za... nie uderzył tylko, nie? Żeby mi tu nie uderzył. Pomagacz? Do góry. Wspomagacz. Co tu, czaposze? Jaszop, patrzcie, Jaszop jest, jest! Atakuj, atakuj, bierz go! Ale przeładował! Przeładował! Chodzi, dlatego coś się bały. Chciał uderzyć, dobrze, przylatuj tutaj. A to co tu jest? Co tam nawoził? Czapusz! Nie, boją się oszczębia. Boją, to dobra, otwieramy je. Niech wchodzą, bo się boją naprawdę oszczębia. No były szybsze niż ja. Udają, że nie umiem latać. Zresztą czapusz, potrafisz latać. Rudka. Ale jak się boi, zobaczcie. Wypieprzaj! A pójdziesz do gara. Zobaczcie, jak skoczył. Będzie mi to udało, że nie umie latać. A! Jasny, do środka możesz. Zobaczcie. 17:30 dzwony biją. Lotka u góry siedzi. Tak chodzą. Świeżo puszczony ten ciemny i Budapeszt. Ale pięknie rysują. Wysoko. Stadeły. 17:30 gonimy. Nie ma tam. Na miękko, niech latają. Ktoś tam pęka, nie zamyka, nie puszcza w zimę. Albo nie rano, bo mgła, albo nie w ten. Osrańce! Szkoda im gołębi, tyle. Oni muszą chodzić. Trzymać całą zimę bez sensu. Po co to? Po co to trzymać? To bym sobie kupił papugi Ary, uchował dwie i miał 10 tysięcy. Popatrzałem, ile kosztują. 5 tysięcy jedna. Mniej gówna, mniej karmienia, mniej wszystkiego. To ma chodzić tak, nie ma, czy to ma. Telefon się szwankuje, widzicie? Ciemno się zrobiło. Ale dają, zobaczcie, ale dają, kaczuchy. Dają, dają. Nie dam im długo. 10 minut. Dwa razy dziennie gonię, panowie. Dwa razy dziennie. A tu chyba lot przywiozę. Cepeli albo nie wiem jaki. Do ściny będę segarił. Jakiś lot przyszedł. Czy to spadły sam? To zobaczcie. Jaszczą zgonił, przyszedł jakiś locik. To chyba nie... boję? Moje. Ale dają, ale dają. Rumcajs. O. Już zobaczyły Rumuna, już zjeżdżają.
Te graby troszkę i ściąga flagę. Ale tamte pięknie pracują z skrzydełkami. Henio mówi, że ten Budapeszt słabo chodził. Był nierozganiany, on wytrzymał. To jest mocny gołębi. Aby tylko nie poszedł. Ładcie. Jadą konie po betonie. Syrena jedzie, aż policja jedzie. Że goni aż gołębie. 17:30 z groszami. Ale co, poczka siwa aż tak zesrała się, że normalnie nie umiała latać. Nie umiała latać, panowie, nie umiała latać. Wystraszyła się Jaszemia. Gdzie wy tutaj odłucze do siady? Murzyny chyba jadą znowu na przejażdżkę, bo tu jest parę sztuk. One ciągną w dół. O, panowie, tu chodzi ten bez ogona. Ktoś go złapał. Ostatnio mi złapał ktoś murzyna, ale nie udało mu się złapać, bo przyleciała bez ogona. Jest jeden murzyn bez ogona. Jak się złączą, ale się, jak się złączą, to ściągały flagę. Niech, cicho! Zobacz. On dwa tam bardzo wysoko. Ale ja sząbek, nie? 17:30 se przyleciał. Może od sąsiada leciał. Nic tam nie dostał. To chciał Andrzeja deser jakiś, zupę pomidorową. Nie ma, dopiero najedzone zostały. A jeszcze, ty jeszcze zjeżdża coś. Trzy sztuki, ale jak walą. A tak Jaszemia, bardzo słaby, dobrze niech przychodzi, bo zawsze weźmie najlepszego, ale chociaż się przegoli trochę, wędkę, jak złamie tak samo najlepszego, musiał, wędka kosztuje 4 dychy. O, jak dają, ale... 17:30 zgodzione, nie ma tam. Wszędzie tak samo jest, widno. Widno czy ciemno? Ciemno ogólnie, zobaczcie już. Tylko telefon pokazuje, że jest widniej. Robi się ciemno. Tam już świeci profesor. Do 14 po i przytrzymamy je, flagę i ściągamy. Ale prysują, teraz ładnie. Ładnie, ładnie. Cały dzień nie dostały jeść, dopiero zaraz. Przymajnie Jaszemia, bo jest za ciemno. Trzy sztuki jeszcze rysują bardzo mocno. Nie wiem, czy widać. O, tu jedzie jakiś. Trzy jeszcze osobne jakieś. Może ten ciemny, obcy. Tam u sąsiada ponoć jakiś sąsiad nowy gania, jeszcze nie widziałem. Dobra, ściągam flagę. Bo się robi ciemno. 15 minut wylatają. Takie dobre. O, 4 z nieba spadają. Zobaczcie. Pokażę. O, tu. Widzicie? Tam są wysoko. O. 5. Kolejny jest. Ale się zniżyły. Może jakie Jaszemia zobaczyły, to dały. A jest ten murzyn chyba. Ja, na końcu. Jest w stadzie. Drugi też już jest w stadzie. Jeszcze 3 są luzem, tych było więcej. Gdzie oni tam jadą? Wyje syrena. Ktoś dodał film.
No zobaczcie, teraz chcę, żeby siadały, to nie usiądą. A dobrze, niech się uczą razem latać. Jakiś murzyn tam chyba, nie wiem co za murzyn, bo jakiś słaby. No uczą się razem. Przemo, ten Budapeszt już, o tam jeszcze jasny siedzi. Ze strachu, zobaczyłem. Ze strachu. Ciemno już. Zobaczcie jak ciemno. Ciemno, ciemno. Telefon pokazuje, że jest widno. O, jeszcze jeden przyleciał. O, wpadł jeden, jeszcze jeden luzem lata. Nie wiem co to. W sumie jeszcze dwa luzem latają. Też wpadł. O tutaj. Będą bardzo szybko wchodzić. Się pozawijają. Już kręcą w dach. No i dobrze. Już w dach jadą. Jadą w dach. Berlin już widzę. O, bez ogona ten na dole jest. Murzynek. O, o, nie usiadł. O, tu jest bez ogona. Ale zobaczcie jak. Dwa w ogóle nie usiadły jeszcze. Aż pomału. Dwa. Zobaczcie co one robią, jak się boją. Jest Budapeszt, bo osiadł na krat, na ten, na kołowrotki. Tam jeszcze mam dwa. Bardzo wysoko. Tu jeden. Jeden. Tu gdzieś drugi. Zaraz się on już zjeżdża. Jeden zjeżdża. O, zjeżdża, patrzcie na bobę. Czaposz. Groch Czaposz. Zjechał Groch Czaposz. I jest drugi. Są wszystkie. A, to wiedeński Bolka tam siedział. Wystraszył się. Dzisiaj nie wie jak wlecieć. Wystraszony. Dobra, i szukamy teraz. Szkoda, tego murzyna nie pomalowałem. Ale on nie ma żadnej skówki. Tego cieplego. Ale wchodzi już do gajemnika, się nauczył. Czekajcie, wchodzimy zobaczyć, czy jest ten Budapeszt. Czy odchania go. Gdzie? O, nie interesuje. Pić im się chce, bo się nażarły. Krowy. Co jest? Maluszki. Groszek się ładnie sparzył żółtą. Jest wszystko dobrze. Gdzie ten Budapeszt jest? Jest ten Budapeszt? Ten zaczął fajnie latać. Heliu, oblatał się, jest tu. No i dobrze, już będziesz latał. Zaznaczę się tylko kropkami, już latał koleżę. Ciemny, nie wiem czy jest. Bez obrączek był taki czarny. Wiecie jak to, nie? Jest to jest, nie ma go to nie ma. Ja nie mam żadnego bez obrączki. Go później znajdę.
Dobra, pozdrawiam panowie z Gołębnika od Murzynków. Komu się podobało, a nie dałeś subskrypcji, daj subskrypcję. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Niech wchodzą. Wchodzi szybciej, bo zaraz przyleci, zeżre coś. Nie ma nic. Chodź. Chodź. Boją się. Dobra, pozdrawiamy.